Cześć, witajcie na kanale Rizer. W kolejnym odcinku unboxingów i recenzji wracamy dzisiaj do marki Logitech. Pokazywałem Wam już ostatnio słuchawki bezprzewodowe tej firmy, a dzisiaj czas na klawiaturę. Jest to klawiatura G513 Carbon. Bardzo nowoczesna, z minimalistycznym stylem, z dużą funkcjonalnością. Używam jej już około tydzień czasu, jestem zadowolony i chciałbym Wam dzisiaj podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat tej klawiatury. Klawiatura jest rzeczywiście bardzo minimalistyczna, jest kompaktowa, zajmuje mało miejsca na biurku. Nie ma tutaj dodatkowych, dla niektórych być może zbędnych klawiszy, pogręteł, które powiększałyby tą klawiaturę, więc ona zajmuje bardzo mało miejsca. I zacznijmy sobie w takim razie od jej obudowy. Mamy tutaj stopy metali, które znajdują się oczywiście pod klawiszami, dlatego konstrukcja jest bardzo solidna. To jest taki szczotkowany metal. Metal jest też napisane tutaj, że jest używany w lotnictwie. Nie wiem, czy to jest dla kogoś informacja ważna, natomiast wygląda bardzo ładnie. Zabrudzeń na nim specjalnie nie widać, takie pyłki kurzu właśnie ich nie widać, więc bardzo fajnie, ładnie i łatwo można utrzymać czystość na klawiaturze. I tak jak sami widzicie, klawisze wystają totalnie poza konstrukcję obudowy, dzięki czemu łatwo jest czyścić między klawiszami jakiś brud. Na przykład, tak jak ja mam kota, to bardzo łatwo jest pozbyć się sierści, która gdzieś by zalegała między klawiszami. I dodatkowo same klawisze bardzo dobrze trzymają czystość. Wiele klawiatur ma coś takiego, że jak użytkujemy je cały dzień na przykład, to zostaje taki brud z dłoni, który się po prostu tutaj gdzieś nawarstwia. A tutaj po tygodniu klawiatury nie czyściłem i wygląda ona jest w bardzo zadowalającym stanie, mimo że właśnie bardzo dużo jej używałem. Dodatkowo na klawiaturze mamy tylko w zasadzie klawisze, nawet mamy ograniczoną liczbę tutaj lampeczek, zawsze są trzy, które pokazują nam caps locka, scroll locka i num locka. Tutaj mamy tylko caps lock i również podświetlenie wskazujące na to, że użyliśmy takiego G shifta, czyli przerzucenia się na tryb gamingowy, który blokuje nam przyciski na klawiaturze. Przyciski są zablokowane na klawiaturze, akurat te, które tutaj sobie ustawimy, bo mamy zablokowany klawisz Windows, klawisz FN i klawisz taki wyglądający jak kartka papieru. Dalej, jeżeli chodzi o obudowę, przejdźmy od razu do tyłu. Mamy dwie nóżki, które możemy sobie wystawić po to, żeby klawiatura była pod innym kątem. I powiem Wam, że dzięki temu, że jest taka budowa tych nóżek właśnie, że na boki się je wysuwa, a nie tak jakby do tyłu, to ona na tym naszym biureczku się prawie w ogóle nie rusza. Na pewno się nie rusza, jeżeli nie będziemy tego chcieli podczas po prostu użytkowania. Ta klawiatura będzie bardzo statycznie stała. Mamy też wyjście USB, dzięki któremu możemy sobie coś podłączyć. Do klawiatury jest też dodawana podkładka pod nadgarstki. Jestem bardzo zadowolony z tej podkładki. Zawsze w klawiaturach, które testowałem, była taka po prostu podkładka zwykła plastikowa, gdzieś tam dołączana, gdzieś tam się ją podłączało, a tutaj mamy taką piankową. Ta pianka się lekko wgina i jak położymy na niej ręce, to ona jakby ma ten memory foam, czyli jak już skończymy użytkować, to ona się po prostu tam z powrotem odegnie i bardzo ładnie wygląda i jest bardzo wygodna, co jest dziwne. I fajne jest to, że nie musimy jej podłączać do klawiatury, tu nie ma żadnych klamerek, nic takiego, tylko ona sobie luźno siedzi, dzięki czemu możemy ją lekko przesunąć w lewo, w prawo, tak żeby była dla nas wygodniejsza i szybko możemy też jej się pozbyć, na przykład jeżeli mamy akurat za mało miejsca na biurku, bo chcemy na przykład położyć sobie talerz. Część obudowy to również klawisze, czyli to, co jest najważniejsze w naszej klawiaturze. I przejdźmy sobie do przełączników. Mamy tutaj już nowoczesną technologię, to już nie jest MX Cherry, która była w klawiaturach mechanicznych teraz przez ostatnie lata. Mamy już tutaj nową technologię GX klawiszy. I wybierając sobie akurat ten model, możemy wybrać trzy różne klawisze. Będzie to GX Brown, Blue i zdaje się, że Red jeszcze. Każdy ma troszeczkę inny dźwięk. Możemy sobie sprawdzić na stronie internetowej, jak one brzmią. Zobaczcie.
I z pozoru może się wydawać, ok, spoko, klawiatura mechaniczna, przełączniki, przełączniki, ale faktycznie jest różnica z klawiaturami, które mają przełączniki MX4. Bardzo fajnie tutaj czuję, że naciśnięty jest ten klawisz, jakby słychać go też przy naciśnięciu. Naprawdę poprawia się wrażenie podczas rozgrywki. Jeżeli chodzi o pisanie, pisze też się bardzo przyjemnie na tej klawiaturze, łatwo, wszystko fajnie się klika. Szczególnie jak tam mamy ciszy, piszemy tak z altem, to wszystko fajnie działa, ale szczególnie właśnie w grach bardzo fajnie te klawisze są klikane i czuję taki dodatkowy komfort na tej klawiaturze. Muszę przyznać, że jestem aż sam zdziwiony, że jakby jeszcze coś tutaj w tej technologii się robi i faktycznie przyjemniej się użytkuje te przyciski, te przełączniki. Klawiatura jest również podświetlana. Mamy tutaj miliony po prostu opcji, jak możemy sobie podświecić tą klawiaturę. To, co chciałbym zaznaczyć, to to, że klawiatura sama nie jest w sobie podświetlana. Dla wielu osób to będzie ważne. Podświetlane są tylko i wyłącznie przyciski, dlatego że po prostu światełko, ten LED, który jest pod spodem, on podświetla tylko i wyłącznie nasz klawisz, jakby reszta tego podświetlenia jest zamknięta i tylko tutaj ten klawisz będzie nam się świecił, nie będzie nam się świeciła już sama klawiatura, jakby to światło nie będzie tak rozpełzało pod klawiszem dookoła, tylko same klawisze. I jeżeli chodzi o podświetlenie, tak jak powiedziałem, miliony opcji, po prostu możemy sobie nawet każdy klawisz oddzielnie ustawić tak, jak chcemy, żeby świecił. Oczywiście mamy też fabryczne różne możliwości. Mi osobiście najbardziej się podoba stałe podświetlenie, ale z podświetleniem przycisków, które sobie akurat wciskamy, dzięki czemu jak na przykład sobie coś piszę, to fajnie wygląda, bo przyciski, które były wciśnięte wcześniej, one się podświetlają przez te 2-3 sekundy i gasną. Bardzo fajnie to wygląda, bo sobie tak ustawiłem kontrastowo. I no tutaj tych opcji jest bardzo dużo. Kolory są fajne, ładne, żywe. Ładnie też wyglądają w nocy, więc dla fanów podświetlenia RGB kolejny plus. Do klawiatury mamy też dodawane dodatkowe przyciski, tak zwane przyciski, klawisze, przepraszam, gamingowe. Dodajemy też taką specjalną, takie narzędzie do wyjmowania środkowych klawiszy, żeby było nam łatwiej. I mamy takie gamingowe klawisze, które mają takie wyżłobienia lekkie. Ja sobie zmieniłem te klawisze, używam ich właśnie na klawiszach gamingowych. I powiem wam, że nie wiem, chyba jest troszeczkę lepiej. Przyjemne jest to, że siedzą mi te palce w tych wyżłobieniach i jestem pewny, że mam akurat rękę na przykład na wsadzie, że gdzieś tam nie przerzuciłem się na przykład lekko w prawo, lekko w lewo z ułożeniem palców. Mamy też klawisze funkcyjne. One tutaj właśnie przez to, że mamy minimalistyczną konstrukcję, są schowane w klawiszach od tam F1. Czy bardziej już od F5 do klawisza F12, więc możemy sobie na przykład przerzucać piosenki, coś zapauzować, na przykład film nawet na YouTubie, tak, możemy sobie zapauzować takim przyciskiem, zgłaśniać, ściszać, możemy też właśnie włączyć tutaj sobie ten tryb gamingowy, możemy również pobawić się tym światłem, oświetleniem, jeżeli nie chcemy wchodzić do oprogramowania, możemy zjaśnić nasze światełko i sobie coś tam ewentualnie pozmieniać, więc takie klawisze mamy po prostu schowane w kompaktowej obudowie. Dla niektórych troszkę to może przeszkadzać, dlatego może sobie wybrać po prostu inny model, który będzie posiadał te same przełączniki, lekko inną obudowę, ale będzie miał już te przyciski zewnętrzne. Mi powiem szczerze, że teraz miałem klawiaturę, która miała te przyciski zewnętrzne, więc trochę mi ich brakuje i ciężko mi się znowu przerzucić na to, żeby klikać FN, zgłośnić, ściszyć albo przerzucić piosenkę, zapauzować coś, znowu wnowić. Szczególnie mi tutaj brakuje takiego pokrętła do zgłaśniania, ściszania. To jest najlepszy wynalazek obecny w klawiaturach i trochę mi tego brakuje w tej, aczkolwiek to chodzi o to, że ten model jest po prostu minimalistyczny, jak widzicie na modelu, a tym akurat macie tutaj wszystko i też bardzo ładnie klawiatura wygląda i ma te same fajne przełączniki, tak samo będą klikalne prawdopodobnie. Dlatego jeżeli chodzi o klawiaturę minimalistyczne, taka podpowiedź może dla producentów, że przecież możecie zrobić z boku. Jeżeli robimy fajną, minimalistyczną klawiaturę, to możemy te pokrętło zrobić z boku klawiatury, prawda? To nikomu nie będzie przeszkadzało, a będzie zajebiście funkcyjne, gdzieś tam ukryte, więc wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. C
Cena klawiatury zaczyna się od około 500 zł. Widziałem, że na historii cen występowała też w granicach 400 zł. Na Amazonie można było gdzieś tam dorwać na Black Friday. Więc na pewno jest to dosyć sporo, porównując z klawiaturami mechanicznymi lepszych producentów zaczynają się powiedzmy 300 zł, ale to już są kilkuletnie modele. Tutaj mamy nową technologię, nowe przełączniki, więc ta cena już tutaj się dostosowuje bardzo dobrze i bardzo solidną konstrukcję. Jestem pewny, że ta klawiatura wytrzyma lata, wygląda na taką po prostu porządną, lepszą, więc już ta cena jest mniej wygórowana, tym bardziej, że mamy tutaj właśnie fajny tą metalową powłoczkę, kompaktowy wygląd, taki minimalistyczny, elegancki, bo pasuje i do biura, i na biurko. Jeżeli chodzi o klawiaturę, jestem mega zadowolony, bardzo fajnie się na niej pisze, bardzo fajnie się na niej gra. Brakuje mi w zasadzie tylko tego pokrętła zgłośniania, ściszania, ale to już kwestia jest akurat tego modelu, więc jeżeli będziecie przymierzać się do zakupu klawiatury, zwróćcie uwagę na ten model, być może gdzieś w sklepie będziecie mogli sobie na nim poklikać. Zobaczcie te przełączniki, bo rzeczywiście są lepsze wrażenia z tego, jak po prostu jej użytkujemy. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że byłem pomocny dla Was. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zachęcam do zasubskrybowania kanału. Pytania, walcie śmiało i dzięki za oglądanie. Cześć!